8 i 9 czerwca w Cieszynie miała miejsce trzecia edycja konkursu sportu mażoretkowego o złotą cieszyniankę, tym razem z międzynarodowym udziałem. Wydarzenie odbyło się w hali widowiskowo-sportowej w Cieszynie, a głównym organizatorem było Stowarzyszenie Mażoretek Cieszyńskie Gwiazdeczki. Trzeci międzynarodowy konkurs mażoretkowy. Ilu uczestników, no i jak to wygląda? Kto tu do Cieszyna przyjechał? Trzeci międzynarodowy tym razem konkurs. Przyjeżdżają zespoły z Polski. Proszę sobie wyobrazić, że nawet z Białegostoku. Przyjeżdżają z Czech oraz ze Słowacji. Po raz pierwszy nas odwiedzą te zespoły, więc jesteśmy bardzo dumni. No właśnie, ale kto może brać udział w tym konkursie mażoretkowym? Do kogoż to jest wydarzenie skierowane? W konkursie mażoretkowym mogą brać wszystkie zespoły, które zrzeszone są w stowarzyszeniach, przy ośrodkach kultury, czy też kluby sportowe działające w szkołach. Absolutnie z każdego możliwego miejsca. To będą występy takie indywidualne, będą solistki, czy będą właśnie jakby całe grupy zespołów? Konkurs jest tak przemyślany, że startować będą solistki, duety, mini formacje oraz formacje z każdym możliwym przyborem, czyli z batonem, z pomponami, buławą i flagą. A nasza reprezentacja z Cieszyna, Cieszyńskie Gwiazdeczki? No oczywiście, Cieszyńskie Gwiazdeczki będą się bardzo starały, żeby jak najpiękniej się zaprezentować. Startują w scenie, w mini formacjach, w duetach oraz w solo. To duże przedsięwzięcie organizacyjne? To jest ogromne przedsięwzięcie organizacyjne. Wymaga naprawdę bardzo dużego zaangażowania wielu osób. No i przede wszystkim mnóstwo czasu. Ja rozumiem, że jak już trzecia edycja, to ta pierwsza, druga się tak przyjęły, spodobały, że teraz to już będziecie kontynuować. No muszę powiedzieć jedną niesamowitą rzecz, że w tym roku, żebyśmy zdążyli wszystkie choreografie ocenić, musiałam ograniczyć ilość przyjmowanych zespołów i choreografii jednocześnie, ponieważ zainteresowanie było ogromne. Mimo, że do 15 maja można było zgłaszać zespoły, ja już końcem kwietnia musiałam zamknąć przyjmowanie, ponieważ ograniczyliśmy się do 350 choreografii w tym roku. Czyli jest sporo. Rozumiem, że na to wydarzenie może przyjść każdy. To jest konkurs otwarty, także widownię jak najbardziej zapraszacie. Jak najbardziej. Bardzo się cieszymy, kiedy widownia nas odwiedza. Tym bardziej, że nie ma żadnego wstępu płatnego. To jest impreza bezpłatna, otwarta dla wszystkich i naprawdę warto, bo dziewczyny występują w przepięknych kostiumach, choreografie są niesamowite, a jeżeli jeszcze do tego dochodzą akrobacje powietrzne, to jest na co popatrzeć. Maja wystąpi? Jak najbardziej. Maja wystąpi w czterech choreografiach solo. Będzie tańczyła akrobatik baton, baton, pompony oraz buławę. Jej koronne cztery dyscypliny. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.